Na pieńku z Drwalem, dzisiejszym gościem Kamil Kulejewski z Sudeckiej Ostoi. Daszbur. Może zacznijmy od... jaki jest wspólny mianownik myśliwych, leśników, zulowców? Coraz więcej tych ludzi się dołącza. Dużo. Co jest takim łącznikiem dla wszystkich? Mógłbym powiedzieć, że normalność. Pszczelarze, tak. Ludzie z przemysłu zajmujący się drzewnego, tak. Myślę, że wspólnym mianownikiem, medialnie, żeby to ładnie zabrzmiało, jest Zielony Ład. Natomiast normalnie mówiąc po polsku, to zwykła normalność, tak? Dlatego, że te grupy, które wymieniłeś, na co dzień obcują z przyrodą. Można tutaj dorzucić wędkarzy, którzy za chwilę pewnie też się dołączą, bo już tam się kolejne rzeczy powoli klują. Ale tak jak wspomniałeś, rolnicy, leśnicy, zulowcy, czyli zakłady usług leśnych, myśliwi, pszczelarze, mówi się już coraz częściej o hodowcach koni. Także to są grupy, które na co dzień obcują z przyrodą i dzięki tej przyrodzie, dzięki zasobom odnawialnym funkcjonują. No i my tak naprawdę protestujemy i chcemy zamanifestować swoje niezadowolenie związane z tym, co szykuje nam Unia. Tak, że tutaj jest... No właśnie, co jest w tym Zielonym Ładzie? Mnie zastanawia to, że dlaczego to jest procedowane, zostało napisane, ale nie zostało przedstawione w ogóle społeczeństwu, albo przedstawione, wiesz, gdzieś na jakichś dziwnych... No trzeba tego szukać. No był tutaj Jan Białek, o którym tu nieraz wspominaliśmy, że w książce Tech on w zasadzie nie tworzy żadnej teorii spiskowej. On po prostu wyciąga te wszystkie rozporządzenia albo plany tych wszystkich organizacji i tam wpisał to wszystko, podając źródła i tak dalej. I to naprawdę trzeba trochę pokopać, nie? Trzeba to wyciągnąć, przeczytać, zrozumieć i dopiero wyciągnąć sobie wnioski. Wiesz, o co kaman, nie? A tutaj już mamy, wiesz, ludzie się już budzą, bo widzą, że w którą stronę to idzie, nie? Jak to się może skończyć? Tak, no bo ludzie się obudzili za późno, bo oni byli niedoinformowani, nie było konsultacji społecznych, informacje były przekazane źle. To jest tak jak z reklamą. Jak reklamujesz samochód elektryczny, nie mówisz, że zasięg jest tylko 400 km, tylko mówisz, że jest aż 400 km. Ale się może zmniejszyć, jak dasz ogrzewanie. Otóż to, albo klimatyzację włączysz i spadnie do 300, tak? Więc o tym albo nie usłyszysz. Dwa razy przyspieszysz, tak dodaję. Tak, i wtedy już z 400 robi się nagle 200, więc tu jest ta sama historia. Ja uważam, pamiętam dokładnie pana Wojciechowskiego, który nagrywał sobie spoty reklamowe na przepięknie kwitnącym rzepaku, szedł sobie wzdłuż. Jak gladiator. Tak, jak gladiator, dokładnie. Pszenicy. I opowiadał, jaki ten Zielony Ład jest wspaniały. No i tak to zostało sprzedane społeczeństwu. Natomiast gdy ktoś zaczął się zagłębiać w to, szczególnie rolnicy, zaczęli pisać wnioski o dopłaty, i wyszło, że no, Zielony Ład został jakby zaakceptowany przez Brukselę, no i będą musieli 4% swojej ziemi ugorować, no to im się oczy otworzyły. Za chwilę się okaże, że niektóre środki ochrony roślin nie będą dozwolone, nie będą mogli używać, znowu im się oczy otworzyły. Doszło, że kolejne kontrole, zaczęli mówić, no ale to nie tak miało być. No, zaraz, to Zielony Ład miał być taki wspaniały, a tu wychodzi, że on z tą wspaniałością nie ma nic wspólnego. To samo się tyczy leśników. Właśnie o wyłączeniach, tak, te 30% kraju naszego, 30% poddane ochronie, no, a 10% ochronie ścisłej. Przecież to jest absurd jakiś po prostu. I okazuje się, że w Polsce kilkadziesiąt nadleśnic pójdzie do likwidacji, bo tam mają być parki narodowe. Ludzie, którzy zostało im przedstawione jakieś prace związane z lasami, czyli zulowcy mają pozyskiwać to drewno, kupili maszyny, płacą leasingi i za chwilę się okazuje, że będzie jednak w tym nadleśnictwie, no nie będziecie tego robić, bo my tutaj to będziemy robić park narodowy. No i dlatego ci ludzie wyszli na ulicę i się obudzili. Pszczelarze protestują między innymi przez import miodu, który jest ze wschodu,
który nie ma żadnego nadzoru weterynaryjnego i jest no nie do końca taki ekologiczny, jak choćby znaczy, nasz. Pytanie, czy to jest miód w ogóle. No dokładnie, to... pytanie, czy to jest miód, nie? Bo ja sam znam tutaj gościa, który wiózł tirem miód w beczkach z Chin. No i to nie był miód. To nie był miód. To się nazywało tylko miód. Tak. No papier wszystko przyjmie, więc tutaj wiesz, tak samo my myśliwi, tak? My myśliwi protestujemy przed tym, że my z tym Zielonym Ładem się też nie zgadzamy, tak? Chociaż muszę ci powiedzieć, że na przykład ugorowanie, które rolnicy, no nie, na szczęście na dzień dzisiejszy z tego, co w mediach przeczytałem i dowiedziałem się, to ugorowanie zostaje wycofane, ale dla nas myśliwych to ugorowanie byłoby dobre. Bo wtedy mamy jakby więcej naturalnych siedlisk dla kuraków polnych, kuropatwy, dla bażanta, dla zająca. Więc dla nas było, to było okej. Okay. Ale jeżeli byśmy chcieli to pogodzić, to jest taki program przez PZDU prowadzony Ożywić Pola. I to polegało na tym, że zakładało się remizy śródpolne, czyli nasadzało się krzewy, drzewa owocowe, żywopłoty, obsadzało się miedzę. No i to jest prawdziwy Zielony Ład. I korzystałby z tego każdy. I rolnik, bo on by nie musiał ugorować 4%, tylko zostawiłby 2 metry szerszą miedzę, a my byśmy mogli w dalszym ciągu to jakby prowadzić reintrodukcję zwierzyny drobnej, tak? Więc tutaj są pewne rzeczy są spójne, ale tych spójnych mianowników jest bardzo, bardzo mało, tak? Żeby ten Zielony Ład się spinał. Więc tutaj był jakby cały ten manifest tego niezadowolenia polega na tym, że my się nie zgadzamy z tym całym Zielonym Ładem. Znaczy my myśliwi, rolnicy, leśnicy, to wspomnieliśmy na początku. To już jest zboże z Ukrainy i tak dalej, i te inne rzeczy. Szkoda gadać. No to już jest temat, bo rolnicy protestują za cały naród, tak? Pamiętajmy o tym, że jeżeli dzisiaj rolnik ma zebrać zboże, ma je wyhodować w jakichś tam normach, a to, które przyjeżdża ze wschodu, nie ma żadnych norm, absolutnie żadnych. Mało tego, no dobrze o tym wiesz, że ono przyjeżdża przez Polskę, niby ma nie trafić do Polski, wjeżdża na Litwę, tam się tylko przybija pieczątkę i to samo zboże wjeżdża jako litewskie. No to jest absurd, tak? Ale tu też jest wina Polaków, bo po części też tutaj co niektórzy przyhandlowali tym zbożem i je rozsiali. Ale komu się dziwić, Tomek? No trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli ktoś prowadzi firmę i on, to wiesz na czym to widać? Ja to byłem w szoku. Ja to zobaczyłem pierwszy na jajkach. Ja osobiście jajek nie kupuję, mamy swoje kury. Natomiast gdzieś tam, będąc w sklepie, jeszcze pół roku temu cena za jajka wynosiła, za 10 jajek była 10 zł. Dzisiaj zapraszam cię do pierwszego lepszego sklepu, do Biedry, czy gdzie będziesz, obojętnie. Jajka kosztują nagle 3-4 zł. Skąd się to wzięło? No wzięło się stąd, że paszę, którą te kury jedzą, nie trzeba było kupować pszenicy po 600 zł, tylko tak jak tam w internecie gdzieś oscylowała kwota 50-80 zł za tonę. No to jeżeli ktoś, kto ma fermę kur, kupił nagle pszenicę 10 razy tańszą, no to od razu to jajko potaniało, tak? Więc tutaj te firmy, jeżeli ktoś może coś kupić taniej, no to wiadomo, że kupuje, tak? No i kombinuje, to jest taka natura nasza. Tutaj się chyba przejęzyczyłeś, bo miałeś na myśli 30-40 groszy za jajko, a nie złote. Nie, ja mówię za 10 jajek. A za 10? Tak, bo ja patrzyłem tak, za 10 jajek. Jeszcze cena była 9,99 nie tak dawno, a dzisiaj, no to jest informacja z tamtego tygodnia, no patrzyłem, nie pamiętam, 3,49 za 10 jajek. Pytanie, czy wiesz, czy ta pasza jest taka jaka ma być? Ale i to jajko też będzie takie. Ja nie kupuję, więc tylko informacyjnie. W każdym bądź razie, no widzisz, no sytuacja... No ale zielony terror, który tutaj Unia chce wprowadzić, to nie tylko jest, wiesz, jak gdyby takie wielkie poruszenie i przebudzenie w Polsce, ale i w całej Europie, nie? Wszędzie. No bo to jest tak, że chyba się budzą wszyscy, nie? A wiesz, kto wybudził? Tak naprawdę. Zielony Ład. I wydaje mi się, że trochę wschód. Ta, powiedzmy, Europa Wschodnia, czy Azja, Euroazja. No niestety, największym utrudnieniem dla Europy okazał się konflikt na Ukrainie w celu wdrożenia tego Zielonego Ładu. Bo jakby tego konfliktu nie było, to uwierz mi, ten ład by poszedł dużo bardziej gładko. A tutaj oburzenie... No, protesty w Polsce wyglądają bardzo, bardzo pokojowo, patrząc na protesty na przykład we Francji. Francuzi troszeczkę mają inny system i sposób protestowania. Widziałeś, nie? Gnojóweczka. Tak, obornik. Gdzieś McDonald's, jak tam obornik tak. Do McDonald'a wjechał? Ja śledziłem, oglądałem. Oni tam troszeczkę są na innym levelu niż my. I
to takie dobre w niedobrym jest to, że to Europa cała zachodnia, patrząc przez Hiszpanię, Francję, Belgię, Niemcy, wszyscy powiedzieli nie, my tego nie chcemy. I no i teraz zobacz, jeszcze nie tak dawno, w tamtym tygodniu, największym zagrożeniem, co podkreśla sama Unia, a sama pani Urszula wychodzi na zmównicy, mówi o takich, nie chcę tu politykować, ponieważ ja byłem całe życie apolityczny, moją partią jest Polska, natomiast mówi głośno z mównicy, że największym jakby problemem dla Unii, dla rozwoju Unii są te partie skrajnie prawicowe. Wymienia Konfederację Polską, wymienia AfD niemieckie, gdzie AfD jeszcze nie tak dawno ledwo się dostało, przekroczyło próg wyborczy, a dzisiaj, co pokazuje, że Europa się obudziła. Oni mają dość Zielonego Ładu, oni chcą normalnie funkcjonować i teraz ewidentnie ja to odbieram jako zwykły obywatel. Bruksela boi się wyborów czerwcowych. Ale wiesz co jest najgorsze, że jak tam wiesz, walczysz o te swoje prawa, nie? Takie wiesz, normalne, to od razu jest ci przyklejona łatka prawicowiec taki, tak. Wiesz, ortodoksyjny, nie? Że wiesz, to tego nie rozumiem. Nie? To gdzie są ci normalni? Właśnie. No ale, ci, którzy chcą, wiesz, mieć tą swoją kurkę, mieć tą, wiesz, swoją krowę w domu, nie trzeba się z tego gdzieś tam, wiesz, tłumaczyć, tym bardziej masz to na własny użytek i tak dalej, nie? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie są ci normalni? No bo to... Gdzie jest miejsce dla tych normalnych, nie? Bo to nie ma. Prawica, wiesz, idzie do góry przez to, że no, ludzie widzą, co się dzieje. No, my tutaj walczymy Zielonym Ładem o to, żeby Europa była eko, a tam w Brazylii wszyscy wiemy, co się dzieje, w Chinach wiemy, co się dzieje, w Indiach wiemy, co się dzieje, w Ruskach to już w ogóle... Tam to nie wiemy, co się dzieje. No. Ale w każdym... Ale kopci się tak, że Czesi, tam się nikt nie przejmuje. No tak, ale przecież... takie wiesz, bo my jesteśmy takim narodem, znaczy narodem, Europa cała jest uległa. Ona po prostu potrafi... Że... Ameryka, no, mówiliśmy o elektrykach, tak, w Ameryce, nie? Rozmawialiśmy, no. Poza kamerą, no, ale w każdym bądź razie zobacz, no, nie ma takiej siły i te wszystkie ugrupowania skrajnie lewicowe, no to niech one idą w Chinach naprawiać świat. Albo w Brazylii. No przecież... Ale wiesz co, wiesz, tak ma, ja mam uwagę, no, jak chcecie mieć zielony ład w Europie, nie? To nie kupujcie. Co, wiesz, 4 sezony i nie chodźcie do tych, po co? Wiesz, no, my cały czas kupujemy, nie? Cały A czas. Nie produkujemy. Nie. To może zacznijmy produkować i produkujmy to zgodnie ze sztuką Zielonego Ładu. Pytanie, czy się da? A nie kupujmy z Chin, z Indii, czy tam... Nie z Brazylii, z Argentyny. Tak, tylko wiesz, tutaj chodzi o to, że Europa, no, jest najbogatszym miejscem na świecie, tak? Mamy silne gospodarki niemiecką, mamy gospodarkę francuską, całą Skandynawię i Europa ma być docelowo konsumentem, a nie producentem. My mamy sobie, jak to określiliśmy u ciebie przed nagraniem podcastu, że my mamy być domem spokojnej starości, tak? I tutaj masz, wiesz, a... No ale my się z tym nie zgadzamy. Zdecydowana część Europejczyków, tych normalnych, to co powiedziałeś, może nie skrajnie prawicowych, ale tych normalnych, no nie zgodzi się na to. Po prostu my pokazaliśmy solidarnie w Europie całej, że my się z tym nie zgadzamy. I to jest największy orzech do zgryzienia w tej chwili dla Brukseli, tak? Bo to się z Wielka Brytania niedawno z Unii wyszła. Jeżeli to dalej w tą stronę pójdzie, to taki polexit, czy jak to... Mówią, nawet już Czech exit będzie taki bardzo prawdopodobny, nie? Bo ludzie nie chcą być trzymani krótko za mordę, że tak powiem brzydko. A czyli to chyba bardziej chodzi, żeby nam życia nie układał ktoś, tak, oderwany od rzeczywistości tak naprawdę. I zwłaszcza ktoś, kto na co dzień mieszka sobie gdzieś tam w Brukseli czy gdzieś, nie? Wiesz, tutaj Polska jest dużym krajem i naprawdę dużo osób, dużo ludzi mieszka na małych miejscowościach i oni chcą żyć po swojemu. Tu nie chodzi o to, żeby żyć, nie móc uprawiać marchewki swojej, swojego ziemniaka, bo jesteśmy tak nauczeni od x lat, tak, tutaj... A czy to ginie? Zauważysz, że to ginie? Że to... A ja uważam, że wraca. Tak? Tak. U nas na przykład, zobacz jak to wygląda z punktu widzenia takiego szerokiego. Jak jesteś młody, wychowujesz się na wsi, wyjeżdżasz do szkoły, do dużego miasta, studiujesz, tam pracujesz, ale przychodzi taki moment, że jak już jesteś w tym średnim wieku i powiedzmy starszym, teraz COVID też to umożliwił pracę zdalną, wszyscy wracają na wieś.
wszyscy się zaczynają budować. Znaczy otwiera się głowa też, tak, nie? Otwiera się głowa. Wyjeżdżasz, tak, do miasta, widzisz, co w tym mieście jest. Mieszkasz tam 15-20 lat i już musisz dojść, nie? Znalazłeś spokoju. Nie. Nie, jest coraz gorzej i mówisz, a mały domek, działeczka, jakąś szklarenkę sobie postawię i sobie chcę spokojnie żyć, tak? I ja to widzę u siebie, tam na Dolnym Śląsku, że u nas na przykład ekspansja ludzi z Wrocławia, z Poznania, z tych dużych miejscowości jest ogromna. I wszyscy wracają. Jak nie kupują działkę, budują się, to kupują budynek, powiedzmy, starszy, adoptują i mieszkają na wsi. To jakie są postulaty myśliwych na dzień dzisiejszy? Co byście chcieli, żeby zostało wdrożone jak najszybciej albo przywrócone? Postulatów jest kilka, natomiast skupmy się na tych najważniejszych. Pierwszy postulat najważniejszy, przywrócenie samorządności. Czyli my się sami finansujemy i chcemy sami decydować o swoich władzach. A to rząd ma na to wpływ? Oczywiście. Rząd powołuje łowczego krajowego, czyli jednego z najbardziej ważnych myśliwych w Polsce, osobę decyzyjną, kierującą zarządem głównym, jest powoływany przez ministra i odwoływany. I zazwyczaj może to być ktoś, kto jest, jak gdyby wyraził swoje poglądy polityczne. No tak. Ładnie to ująłeś, dokładnie tak. Dzisiaj rządzą ci, no to musi być ktoś od nich. Jutro będą rządzić tamci, to musi być ktoś od tamtych. To jest patologia. To jest patologia absolutna. Absolutna, chociaż obecny łowczy krajowy. Lud powinien wybrać tego myśliwego. Tak. My mu płacimy pensję, Tomek. To jest w ogóle... A można wiedzieć ile? Oficjalnie powiem ci tak, żebyśmy mieli świadomość. Łowczy krajowy, z danych, które są ogólnie dostępne, zarabiał około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Natomiast obecny łowczy krajowy, i tutaj też muszę podkreślić to jeszcze raz, że to jest lepszego łowczego krajowego na dzień dzisiejszy, jak kolega Eugeniusz, nie mogliśmy mieć ze względów choćby nawet politycznych, ponieważ jest to były marszałek Sejmu. To trzeba sobie jasno dodać. To jest pan około 70 lat, nie wiem dokładnie, ale w granicach 69-70. Czyli ma doświadczenie. Ogromne doświadczenie, więc my łowczego krajowego, to jest moje prywatne zdanie, uważam, że mamy absolutnie level hard. Także tutaj lepszego byśmy mieć nie mogli. Natomiast, jako ciekawostkę ci powiem, łowczy krajowy, ten obecny, pracuje społecznie. Czyli nie bierze. Nie bierze pensji. No to no i teraz pochwała. Tak? Natomiast powiem jeszcze jedno, że z tego, co rozmawiałem, to będzie chyba prawdopodobnie musiał brać najniższą krajową pensję, bo on zatrudnia ludzi. Teraz z punktu widzenia prawa pracy, to nie można być jakby społecznie i zatrudniać kogoś na umowę o pracę. Więc tutaj, ale jeżeli ktoś brał, powiedzmy, do tej pory 30 tysięcy, a ten obecny na dzień dzisiejszy pracuje społecznie, co ogłosił na swoim kanale informacyjnym, no to czapka z głowy, tak? No właśnie. I dlaczego tego nie ma oficjalnie? Czemu to nie jest wypromowane i tak dalej, nie? Ale to nie pytaj mnie o to. Musi przyjść Kamil na Pieńku z Drwalem i powiedzieć, że jest taki łowczy krajowy, nie pobiera pensji, działa społecznie. Tak. I powiem ci, że miałem możliwość spotkania się z łowczym krajowym. Bardzo merytoryczny facet, niesamowicie. No i też, jak wspomniałeś wcześniej, bardzo doświadczony. Więc... No to ja mam komunikat od razu, może tam wybrzmi, żeby jednak zrobili tą rozpiskę, na co idzie te nasze składki. Może zrobią. Porozmawiam. No, tak, na przykład tyle poszło na marketing, nie? Tyle zapłaciliśmy, nie wiem, Sudeckiej stoi za to, że lobbuje nasze sprawy na swoim kanale. Byłbym bardzo zadowolony, jakby takie zestawienie wypłynęło. Zapraszam cię na targi do Poznania, które są łowieckie, będą w tym tygodniu. Za tydzień chyba, nie? Tak, za tydzień, dokładnie. Więc będzie łowczy krajowy, możemy porozmawiać. Naprawdę fajny, kontaktowy facet i możemy sobie usiąść i pogadać na ten temat. Także samorządność, to jest podstawowa rzecz, bo tak o co walczymy. Dla mnie najważniejszym postulatem, który jest jakby ukryty, bo to trzeba, znaczy ukryty, to jest postulat jawny, ale on jest priorytetowy. Powrót młodzieży do udziału w polowaniach. To jest podstawowa rzecz. To ja to mówię i powtarzam wszędzie, gdzie się da. Mnie najwięcej szacunku do przyrody nauczyło polowanie. Bo tu nie chodzi o to, żeby przy dzieciach zabijać, tylko żeby im to pokazywać. No to może nie nazywajmy tego polowaniem, tylko takim oswajaniem się z przyrodą, z lasem i tak dalej. I widzisz, bo mi się wydaje, że to jest problem, nie? Że my cały czas polowanie, a to jest finał. Finał. Więc może te dzieci trzeba wprowadzić poprzez na przykład, wiesz, jakiś bushcraft, jakiś survival, jakieś tam, wiesz, bytowanie.
rozpalanie ognisk, poznawanie drzew. No ale jak możesz ich wprowadzić, skoro ja jestem myśliwym, wychodząc na polowanie, wpisuję się do ewidencji polowań, do tak zwanej popularnie książki, no to żeby, i jeżeli ktoś mnie spotka w tych godzinach z moim synem, to ja mam kryminał. Kamil, no ale to trzeba rypać to na razie. No, trzeba brać te dzieci, nie iść na polowanie, tylko iść z nimi ja tak robię, w formie poznania lasu, z obserwacji zwierzyny, zrobienia jakiegoś tam nawet paśnika, czy ale my czy, tak czy, robimy. Czy. Wszyscy myśliwi tak robią, tylko pamiętaj, że dzisiaj jest największy problem z czasem. Dzisiaj myśliwy nie poluje codziennie, tylko ktoś, kto chce wyjść, no to jeżeli ma możliwość pójść na polowanie. Ja mam znowu rozwiązanie. 75 goli. 5 baniek bierzemy, dajemy tutaj, nie wiem, jest Piotr Chorzela, tak? Tak, tak. Dajemy Piotrowi, Piotrek, weź tu poorganizuj jakieś grupy, weź dzieci do lasu i tak dalej, idź do dyrektora szkoły, takiej, gdzie, jakie masz możliwości? Gdzie są ci wszyscy tacy, co, że da się? Jest pieniądz? Prześlij mi swoje CV, ja zostawię Łowczego Krajowego. Myślę, że ogarniesz temat. Ja teraz się zaangażowałem sam w taką inicjatywę społeczną w jednej tutaj z podkrakowskich miejscowości i też będę robił taką półkolonię, bo nie chcę tylko siedzieć tutaj, narzekać i ten, bo jak my oddolnie takich rzeczy nie zrobimy, nie zaczniemy inwestować naszego czasu w te dzieciaki, które teraz mają 10 lat, bo ja uważam, że ci 20-latkowie... To już jest za późno. To jest nie do odkręcenia, bo tam już są problemy natury psychologicznej w związku z tym całym, wiesz, co oni tam sobie obserwują, ale na dzieciaki tyle. Tomek, to jest tak. Nam konstytucja gwarantuje wychowania dzieci ze swoimi przekonaniami, a nam się to zabrało. Ale konstytucję napisałby komu? Konstytucja to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić i zaktualizować do bieżących potrzeb. Ja się z tym zgadzam, ale jeżeli chcemy aktualizować, to najpierw zacznijmy jej przestrzegać, bo jesteśmy jedyną grupą społeczną, mało tego, jesteśmy jedynym krajem na świecie, krajem, Tomek, zrozum, gdzie nie mogą dzieci brać udziału w polowaniach. W Skandynawii polujesz od 16 roku życia, polujesz. Możesz być myśliwym w wieku 16 lat. My od 18, a obecny wiceminister wpadł na pomysł, że może od 21 lat. O. To, także to... O co jeszcze walczą myśliwi? Słuchaj, no myśliwi walczą przede wszystkim, żeby dopasować listę zwierząt łownych do aktualnej sytuacji. Czyli jeżeli już dane zwierzę nie wymaga ochrony, a idealnym przykładem na to jest wilk, gdzie my mamy w Polsce, słuchaj, największą populację wilka w Europie. Nikt nie ma tyle wilków, co my. Nikt. Profesor Okarma szacuje tą liczbę wilków między 4,5 a chyba 5,5 tysiąca wilków w tym kraju. Mówimy o liczbie absurdalnie wysokiej. Dzisiaj uważam, że 98% obwodów w Polsce ma wilki. Wszędzie są wilki. Wilki i hybrydy. To jest inna bajka. To byś musiał profesora Okarmę tutaj zaprosić. On by ci to opowiedział, bo to jest największe zagrożenie dla wilka. Hybrydyzacja jest po prostu... ile jest wilka wilku, tak? I... To jest zupełnie inna bajka. Ta bajka się skończy, jak właśnie jakaś taka hybrydka albo jakiś wilk po prostu zje jakieś dziecko. Albo coś tam się stanie, bo to zawsze tak jest w tym kraju, nie? Że musi dojść do jakiegoś... Musimy dojść do spodu. Na przykład Słowacja jest fajnym przykładem. Informacja z wczoraj albo przedwczoraj. Za Słowacji zakazano chyba odstrzału niedźwiedzi. Dwie osoby poturbowane w dniu wczorajszym. Jedna kobieta zginęła. Niedźwiedź ją gdzieś gonił, spadła ze skały, nie żyje, a pod supermarketem w jakimś tam miejscowości na M, nie pamiętam, nie będę strzelał, no niedźwiedź sobie przyszedł do supermarketu. Także wiesz, także tu zaczyna się. Rumunia, też moratorium na odstrzał niedźwiedzi, tam jest problem niewyobrażalny. My mamy problemy z dzikami ogólnie, tutaj Kraków też wiem, że ma, a to mają problemy z niedźwiedziami, także to jest zupełnie inna bajka, ale to... No wiesz, dlatego my dążymy do tego, że jest na przykład lista gatunków, które nie wymagają ochrony, no to trzeba nimi zacząć gospodarować w celu nawet ochrony tego gatunku, jak mówiłeś o hybrydach u wilków. Kolejne zwierzę, które robi szkody, a nikt za te szkody nie odpowiada, to są gęsi. Mamy zdecydowanie za krótki okres polowania na gęsi. Gęsi po prostu... U nas są jakby, traktują Polskę, nasz kraj, w znacznej mierze jako przystanek na przelotach. I one po prostu teraz, my postulujemy, to jest taki już bardziej rozszerzony postulat, żeby wydłużyć okres polowań do 15 lutego, kiedy te gęsi robią największe szkody na oziminach. Mamy tysiące gęsi. Świetnym przykładem jest Holandia. Holandia zakazała polować na gęsi, a wiesz, w tamtym roku zagazowali gęsi ze względu na szkody?
400 tysięcy. No jakaś mądra głowa musiała to wymyślić. No mózg niewyobrażalny, tak? Najlepiej zakazać to, żeby myśliwi nie polowali, ale zakazujemy, 400 tysięcy zagazowali. I wiesz, i to są takie... Bo to jest bardziej humanitarne. Mhm. I całe tusze poszły, wiesz, poszły, nie wiem, do utylizacji, tak? Więc to... Tych postulatów jest naprawdę dużo, natomiast sam protest myśliwych, i to też chcę, żeby wybrzmiało, żeby to powiedzieć u ciebie na kanale, sam protest myśliwych, wsparty przez leśników, ponieważ leśnicy do nas dołączyli, i tutaj pozdrawiam kolegę Jacka, to jest dopiero początek. My chcemy, tak jak te wszystkie organizacje proekologiczne, czy nie wiem, w cudzysłowie oczywiście, my chcemy ten ruch myśliwych sformalizować. My chcemy być też organizacją, która będzie wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim działała w celu propagowania łowiectwa, to co rozmawialiśmy, tak? Żebyśmy byli tą prawdziwą stroną społeczną, bo na dzień dzisiejszy, dopóki polityka tam jest, to PZL nie jest stroną społeczną. W żaden sposób nie jest, tak? Tak, to są wykonawcy. To są wykonawcy, tak jest. Natomiast my chcemy być tą stroną społeczną. Mamy na to pomysł. Komitet już bardzo mocno działa. To jest, my żyjemy w Polsce i w tym kraju wszystko wymaga czasu, więc trzeba to wszędzie w odpowiednich instytucjach pozgłaszać, ale chcemy to sformalizować. I chcemy założyć organizację, która będzie mogła brać udział w konsultacjach podczas komisji sejmowych, tak jak to robią właśnie aktywiści. Chcemy mieć możliwość rozmowy jako podmiot prawny. Więc tutaj mam nadzieję, że jest to wszystko na dobrej drodze. Mam nadzieję. Ja wiem, że tak jest, bo chłopaki działają. Jesteśmy w kontakcie praktycznie codziennie. No i myślę, że nie chcę mówić o szczegółach, bo nie jest to jeszcze dopięte, a nie wiem, kiedy wyemitujesz ten materiał. Więc w każdym bądź razie myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni od momentu nagrania będzie to wszystko zamknięte już. I będziemy zamknięte w formie sfinalizowane, więc będziemy już taką organizacją, która będzie, z którą będą się musieli liczyć politycy. Bo nam zależy na tym, żeby w tej organizacji było jak najwięcej osób, bo wtedy, jeżeli wychodzisz jako przedstawiciel organizacji jednej i mówisz, że ty jesteś przedstawicielem 30 tysięcy ludzi, to inaczej z tobą gadają. Zupełnie inaczej. I tutaj... No i ci ludzie idą jak tak, w ogień za tobą. Tak. I my chcemy... Pokazał to protest, tak? Zrobiliśmy to oddolnie za pomocą social media i chcemy tym osobom... Które... Jak to? To nie zrobiliście tego za pomocą strony PZL? Nie. I tych stron tutaj w okręgach? Nie. Tylko nie. Sami social media? Sami. Widzisz? Zadziałało, da się? Da się. W każdym bądź razie, żeby te osoby, które były na proteście, mogły nie kończyć tematu w Warszawie pod Sejmem, tylko chcemy działać dalej. No i taką mamy nadzieję, że nam się to uda. To ja bym chciał jeszcze porozmawiać o obronie cywilnej, bo to jest ważna rzecz i jakby to połączyć teraz w kontekście tego, co się dzieje na wschodzie, to ja nie wiem, czy ci ministrowie i ci wszyscy tam, którzy wymyślają to super fajne rzeczy, myślą o tym, że 130 tysięcy ludzi z bronią w ręku, z terenówkami, ze znajomością terenu, ze sprzętem w zasadzie lepszym... Wojsko możemy marzyć o takim sprzęcie, jakim tam myśliwi operują. Czy w ogóle oni biorą pod uwagę coś takiego, że... Ja nie mówię o tym, że my myśliwi tam walczyli czynnie, nie? No ale... Nie o to chodzi. Obrona cywilna to jest... No oni nie walczą, ale mogą tutaj być wykorzystani do pilnowania czegoś, do pilnowania porządku i tak dalej, nie? Na tym miejscu, co ja siedzę, niedawno tu siedział Damian Duda. Robiłem z nim podcast. Ja jestem fanem Damiana, to tak powiem, ponieważ oglądam go wszędzie i u Mateusza Lachowskiego. Z tego względu, że on ma jakby informacje na bieżąco. On tam jest medykiem pola walki, więc w internecie chyba jest jedną z osób, którą najbardziej śledzę. I gdy ja mówiłem u kogoś innego, że chyba u Jarka na kanale, to, co powiedział Damian tutaj, że myśliwi przyczynili się na Ukrainie między innymi do tego, że zostały jakby spowolnione działania tej armii i tak dalej, że ten jeden słynny, powiedzmy, łowczy koła jakiegoś tam wysadził się granatem, to było 2 lata temu, tak? Gdzie przyszli do niego Rosjanie i chcieli tą listę tych myśliwych. Ja tą sytuację dosyć śledziłem intensywnie, więc to pokazuje tylko jedno.
że jeżeli nasi rządzący nie pójdą po rozum do głowy i nie zaczną z nami rozmawiać od strony obrony cywilnej, ale to, co powiedziałeś, tu nie chodzi o to, żeby myśliwi poszli na pierwszą linię frontu, bo my się do tego nie nadajemy. Ale my mamy, jako jedyna organizacja w tym kraju, pamiętaj, mamy tak niewyobrażalne zaplecze, żeby pomóc ludziom oswoić się z bronią, przeszkolić ich. Dlaczego? Ale wiesz, ja ci powiem tak, przecież jest tam znaczna część ludzi, która mogłaby pójść się bić, nie? Ja tak znowu sobie, wiesz, tam czasami wizję mam taką. No zobacz, są tacy, którzy zostaną w domu i będą tutaj działać w obronie cywilnej, ale mogą być też ci, którzy pójdą do obrony terytorialnej i co to dla takiego myśliwego jest, wiesz, przepiąć się na karabin, dać mu na szkoleniu trochę więcej amunicji, żeby on sobie tą zieloną taktykę, wiesz, przećwiczył, żeby zrobił jakieś tam, wiesz, zajęcia z nawigacji, z topografii i tak dalej, tak. Z łączności i tak dalej. I masz gotowy jakiś zespół, nie? Czy jakąś sekcję i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, bo wiele kół łowieckich w Polsce są to tak zwane WKL, czyli Wojskowe Koło Łowieckie. O tym też pamiętaj. Więc one były zakładane przy jednostkach. Tam bardzo dużo poluje żołnierzy. Czynnych żołnierzy. Żołnierzy, którzy przeszli do rezerwy. Ale to nie są osoby wieku, powiedzmy, 70-80 lat, tylko to są osoby w sile wieku, które znają rzemiosło łowieckie i żołnierskie. Więc tutaj też jest jakby pewna część osób do zagospodarowania. Natomiast ja patrzę na to troszeczkę z innej strony. Bo my, cały kraj podzielony jest na województwa, powiaty, gminy, ale jest również podzielony na obwody łowieckie i jest podzielony na okręgi. Jesteśmy jedyną organizacją w tym kraju, która posiada kilkaset strzelnic na terenie całego kraju. Te strzelnice są PZL. I my mamy możliwość, są tam osie 25 metrów do broni krótkiej, 50, 100, jest kilka osi 200, nawet 600 metrów, więc one są jakby w posiadaniu kół i PZL. Więc no po co wyważać otwarte drzwi? Jak wystarczyłoby, żeby MON zapukał do zarządu głównego, czy do osób, powiedzmy, do myśliwych i porozmawiał, słuchajcie, na dzień dzisiejszy jest procedowana ustawa o obronie cywilnej, tam się mówi między innymi o schronach, ale również o przygotowaniu cywili. Więc dla nas nie byłoby problemem wziąć osoby chętne i przeszkolić je. Pokazać im, na czym polega obsługa broni, przede wszystkim bezpieczeństwo. To są takie rzeczy, które bardzo powinno się intensywnie propagować w czasie pokoju, czyli teraz, ale wszyscy głośno mówią o godzinie W. Tak? Znaczy, ja mam tutaj zapytanie, gdzie będą właśnie wtedy ekolodzy? A no właśnie. To... Jak będzie coś takiego. I no czemu na przykład nie ma, bo jak, dalej nie da. Jak widzisz tą Ukrainę, jaka tam jest rozwałka i tak dalej, przecież te pociski, ten ołów, te śmieci, to wszystko tam zostaje, nie? Tak. To nawet Damian tutaj mówi, że tak. Po leju nieraz, jak tam bomba gdzieś, czy pocisk uderzy, to przez ileś naście lat nic nie jest w stanie wyrosnąć, nie? Bo tak jest ziemia skażona. No właśnie. I gdzie są tutaj nasi fani? No ale dobra, zakładamy ten scenariusz bardzo mało optymistyczny, że dochodzi do tej godziny W. I co, myślisz, że rolnicy uciekną z tego kraju? Że oni się tu wychowali, oni tu żyją, na tej ziemi. Oni zostaną. Leśnicy? Leśnicy to była grupa społeczna w trakcie II wojny światowej i okupacji najbardziej mordowana. Najbardziej. Wiem. Wiesz o tym. Byłem w Bieszczadach, tak. Widziałem nawet groby też. Tak. I oni uciekną? Nie, oni zostaną. Myśliwi? Oczywiście, ja nie będę mówił za wszystkich, natomiast ja na pewno nie wyjadę, tak? I dla mnie czuję wewnętrzny obowiązek bronienia tego kraju, tak? Natomiast jeżeli by tylko te rozmowy przerodzić w czyny, czyli to, co mówimy tutaj dzisiaj, to tak naprawdę nie potrzeba, nie wiem, być fizykiem kwantowym, tylko trzeba po prostu rozmawiać z myśliwymi i dopinać tematy szkolenia ludzi. Przecież my to mamy wszystko, no wszystko jest pod ręką, tak? Mamy to, co wspomniałeś, broń myśliwska dzisiaj nie ustępuje snajperskiej. To jest naprawdę, dzisiaj ze sztucera myśliwskiego oddać celny strzał na 600 metrów, to jest żadna filozofia. Naprawdę, tutaj optyka, która jest dzienna, czy teraz bardzo popularna optyka nokto i termowizyjna, to ja naprawdę, termowizory, które posiadają myśliwi dzisiaj, to wojsko nie widziało takich termowizorów. Nie widziało. Ja nie mówię o służbach specjalnych, tak, bo trzeba rozróżnić grom i tak dalej, ale normalne jednostki to nawet nie będą wiedzieli chłopaki, jak to włączyć. A tutaj sam nawet miałem
ostatnio termowizor, który, z którego byłeś w stanie oddać skuteczny strzał na kilometr. Totalnie po prostu naciskałeś jeden guzik, przeliczał ci balistykę, obniżał ci krzyż i mogłeś strzelać. I to wszystko stoi w szafach. Myśliwi to mają. Ale tutaj... Trzeba chęci. Trzeba chęci i trzeba jakichś takich rozwiązań. Bo tu też nie chodzi o to, żeby... Ja uważam, bo to nie może być na zasadzie przymusu, tak? Tylko na zasadzie typowej współpracy. No bo nie jesteś w stanie zmusić ludzi. Dzisiaj jest na 130 tysięcy. Oczywiście część jest w wieku takim, że nie pójdzie. Ale to nie można nikogo zmusić. To, co powiedziałeś poza kamerą, tak? Że co, przyjdzie tutaj ktoś i powie ci, no ty jesteś myśliwym, no to musisz iść, tak? No nie, no to tak to... Ja pójdę za tobą. Tak, dokładnie. Zawsze mówię. Ty mnie prowadź, a ja pójdę za tobą. Za mną. Tak, za mną. Za mną to pójdę. Tak. Takich szukamy przywódców. Więc tutaj dzisiaj jesteśmy akurat w takim czasie, że... bo my myśliwi nie oczekujemy jakiegoś, nie wiem... współczucia. My oczekujemy tylko wyłącznie szacunku, żeby darzono nas szacunkiem za to, co robimy. A w internecie i w mediach jest zupełnie odwrotnie. Internet i media to jest wasza brocha, żeby tego nie przespać. Znaczy, ty działasz, nie? Ale jakby teraz mówię, 130 tysięcy ludzi czynnie uczestniczyło w tym życiu, wiesz, social mediowym i tak dalej, to myślę, że politycy by to wcześniej czy później zauważyli i odczuli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na sam koniec takie podsumowanie, apel do oglądających, słuchających. Z mojej strony? No chyba, że mówisz w czyimś imieniu. Nie, zawsze mówię w imieniu swoim. No nie oceniaj książki po okładce, to jest po pierwsze. Żeby osoby, które słuchają, tak naprawdę otworzyły oczy szerzej i nie patrzyły na myśliwych, tylko i wyłącznie na tych, którzy zabijają, bo możemy, jesteśmy tą grupą społeczną, która może dostarczyć najzdrowsze mięso, jakie jest. Dzisiaj to jest mega ważne, zresztą sam dobrze o tym wiesz, że dziczyzna jest nieskażona antybiotykami, chemią, hormonem wzrostu. Ja u nas akurat w domu się ją na co dzień spożywa. No i tak naprawdę, żeby patrzyli troszeczkę przez pryzmat tego, co myśliwi ogólnie dla tego kraju zrobili, bo zrobili bardzo dużo, czy to mówimy o wojskowości, czy nawet o sztuce, czy o malarstwie, możemy mówić o Kosaku, czy możemy mówić o Sienkiewiczu, który był myśliwym. No to, dla mnie jest najbardziej, boli mnie to, że dzisiaj się zmienia jakby program nauczania. Jest książka znana każdemu Polakowi, powinna być bynajmniej, Pan Tadeusz, ale okraja się, wycina się temat polowania. Przecież to jest jakiś absurd. Jeżeli chodzi o pustynię i w puszczy, też wycina się, gdzie Staś strzela do lwa, tak? W obronie własnej, poważnie? Tak? Tak. Te rozdziały są wycinane, nie? I teraz, no przecież to jest jakiś absurd. To jest jeden wielki absurd. Dzisiaj jak popatrzymy na osoby, które były myśliwymi i się z tym nie kryły, no to są znamienici ludzie. To są osoby, które większość z nas zna, a nie ma do końca świadomości, że oni byli myśliwymi. Taki sam pisarze, naukowcy, sportowcy. Znaczy jest to część naszej kultury, tradycji, tak. Kurde, naprawdę. Potężna, potężna. To się po prostu ora. Tak, no, się ora, bo to jest komuś na rękę, tak? I teraz, no ja się z tym po prostu nie mogę zgodzić, bo ja wychowuję swoje dzieci po polsku, od A do Z. One wiedzą, że mięso nie jest z Lidla. One wiedzą, że nawet jeżeli jedziemy na wioskę, no to i kupujemy mleko, to mleko jest od tej krowy. Ta krowa musi jeść, ktoś tu musi u krowy wydoić. I to jest naturalne, tak? No i jeszcze ja ostatnio się dowiedziałem, że inaczej mleko smakuje, jak krowa je pasze, a inaczej jak je trawkę. Tak, tak. Ze wszystkim tak powinno jest. Powinno być takie na półce w Lidlu. Mleko z krowy, która je pasze, i mleko z krowy, która poczuje różnicę. Słuchaj, to jest, wiesz co, tutaj jakby naprawa świadomości, szczególnie ludzi młodych, no bo dzisiaj są wszyscy skażeni internetem, tak? Mają tą taką szybką informację, czy ten TikTok, czy WhatsApp i tak dalej. To jest ta informacja szybka, a nikt nie sprawdza rzetelności tej informacji, nie? I to jest największy problem. Bo nas się pokazuje, tak jak mówię, pokazuje się, że my strzelamy, ale nikt nie powie o tym, że to, co rozmawialiśmy wcześniej, o tym, co robimy poza samym strzelaniem. Czyli wracamy do edukacji od cały wczesnych czas. Lat. Bo cały to, czas. To, co mówisz z TikTokiem, to jest... nie ma czegoś takiego jak umiejętność filtracji informacji. Nie, nie ma.
taka, wiesz, czy logika jakaś i tak dalej, to powinno być, nie? Ostatnio mi się rzuciło takie, słuchaj, nie chcę przekręcić, ale ktoś tam rzucił tym posłom obecnej, tej nowej partii od Simona, że jest jakaś choroba, zaćma psów dotycząca jakiejś tam określonej rasy i że jest taki lek potrzebny na Ukrainie i trzeba to procedować w Sejmie. I wyobraź sobie, że to rozesłał to do wszystkich posłów i ci zaczęli to procedować, a to był fake. O. Rozumiesz? I nawet jeżeli nie ma filtracji informacji na poziomie rządzących, no to o czym? Od czego my możemy wymagać od reszty społeczeństwa? Jestem, jak widzisz takich ludzi, którzy tam niby, wiesz, rozdają karty, chcą rządzić, to jestem w 100% pewny, że oni są albo świadomi, albo nieświadomi sterowani przez siły wyższe. No ale to teraz ja ciebie zapytam. Jeżeli chcemy poprawić w tym kraju byt ludzi, to na kogo my mamy głosować? Jeżeli to są te same osoby, odkąd ja pamiętam. Nie potrafię wskazać. No właśnie. Ja też. Nie potrafię wskazać. Ja też nie. Dlatego ja się skupiam już na najmłodszych, bo tu trzeba przeczekać po prostu. Ludzie sobie dadzą radę. Tylko trzeba mieć... Trzeba po prostu wychować kolejne pokolenie. Rozsądne, racjonalne. I na pewno ludzie sobie dadzą radę, Tomek. Tylko, że ja mam obawę inną, że... Później, wiesz dobrze, że posprzątać pewien bałagan to jest bardzo trudno. No ale to teraz sobie wyobraź, ja zawsze to mówiłem, 8 lat rządów PiSu, nie? Wyobraź sobie, że nie wiem, mamy partię, wygraliśmy wybory i tak dalej. Od czego zacząć odkręcanie tego, co oni zrobili 8 lat? Co? Ile to zajmie i co, jakim kosztem społecznym, bo to wiesz, jakbyś chciał to naprawdę zrobić po Bożemu, to prawdopodobnie za 4 lata byśmy przerżnęli te wybory. Nie? Oczywiście. Bo trzeba było, no weź teraz zlikwiduj ZUS na przykład, nie? Albo zrób coś w zamian. Albo zrób to jakieś miękkie przejście, żeby tego tak społeczeństwo nie odczuło. No i to nie jest takie do końca wiesz, łatwe. Rodzinna plus, willa plus, nie? Te wszystkie, wiesz, nie? Z drugiej strony, ja zawsze mówiłem, no nie wiem, jesteś po 89, okrągły stół, to wszystko i nagle musisz ogarnąć taką instytucję jak milicja, przetransformować ją w policję i tak. Co, i teraz wywalisz tych wszystkich ludzi, co jeszcze do niedawna pałowali tych Solidarności? To kto będzie w tej policji służył? Ja to samo mówię. Tak samo nie... tutaj jest, wiesz, oni po tych wyborach, nie? No tamci byli, obsadzili swoich, no ale widzisz, oni się nawet nie zastanawiają, żeby wziąć kogoś kompetentnego z rynku, bo ten kompetentny z rynku to na pewno by, nie wiem, zlikwidowałby PKP, która składa się z 77 spółek. Uh-huh. Tylko by zrobił jedną oczywiście. Z jednym prezesem, z jedną sekretarką i tam z jednym zarządem składającym się z 5 członków. Ale tamtych 77 spółek to jest kolejne kilkaset osób, które musisz wyrzucić. Tak, i to są nasi. I to są nasi. Albo obsadzić te miejsca swoimi, nie? No i to widzisz, to czemu? Trzeba wrócić do edukacji i tyle. Edukacja jest mega ważna, a fajnym przykładem tej edukacji jest na przykład, nie ma takiego hejtu, już na sam koniec powiem, nie ma takiego hejtu na przykład w Skandynawii, w Finlandii. W Finlandii mieszka tylko chyba 5 milionów ludzi. Tam jest najwyższy odsetek posiadania broni. Tak, a co za tym idzie, najwyższy odsetek ludzi ostrzelanych. To jest jedyny kraj, który w Helsinkach żyje bodajże 600 tysięcy osób w stolicy, a schron mają na 800 tysięcy. No ale stary, jak oni teraz znowu tam otwierają 1000 strzelnic, tak. I oni forsują, czyli wiesz, robią marketing, żebyś ty chodził na strzelnicę i się bawił tą bronią i strzelał na zasadzie tak, jakbyś chodził grać w hokeja 2 razy w tygodniu. Tak. Dokładnie. Czyli żeby to był sport i żebyś miał z tego fun, Friday i tak dalej i żebyś nie podchodził do tego, że to jest, wiesz, jak mówię, byłem na strzelnicy, to jest sport, byłem sobie postrzelać, nie? Zamiast pograć w hokeja, to sobie poszedłem postrzelać. I oni już kształtują społeczeństwo, że to społeczeństwo jest ostrzelane, potrafi się tą bronią posługiwać i w razie godziny W oni mogą zmobilizować gotowych żołnierzy. No ale to zobacz na Izrael teraz, jak się zaczęła awantura z Palestyńczykami. Zobacz, w tydzień czasu 700 tysięcy ludzi pod bronią. I wyszkolonych. Wyszkolonych. Zjeżdżali się ze świata, nawet pozjeżdżali i się... Wiesz, czy to jest realne w Polsce? Myślę, już abstrahując, czy ten konflikt jest, wiesz, zasadny, niezasadny? No nie jest realne, Tomek, nie jest realne, skoro dzisiaj, jeżeli się patrzy w mediach, że ktoś posiada broń, to jest zły, no to nie. Jeżeli jesteś myśliwym, jesteś B, no to nie. W Finlandii w wieku... albo 13, albo 14-latkowie mają zajęcia w szkole podstawowej z rozmiaru tuszy łosia. Jest upolowany łoś, on przyjeżdża cały w skórze i oni biorą noże i w trakcie lekcji rozbierają. No ale jak się można anatomii na tym... Można, nauczyć. Ale to się właśnie to o to bardzo o to podobne chodzi. Są, wiesz, ja nieraz jak tam sobie sprawiam zwierzęta, to jest
w zasadzie jak anatomia człowieka. Wszystko możesz zobaczyć. No. I to nie jest takie proste właśnie, jakby nieraz te dźwignie się robi na ręce. Nie? A to jakby, jesteś fachowiec. Tak, nie? I tak wiesz, no weź, no nie da rady tak ukręcić nogi na przykład, nie? No nie da rady. Dlatego no. Mówię, dlatego wiesz, przygotowanie, ja też uważam, że to jest strategia na 20-30 lat, ale powiem ci jeszcze jedno, że bez pomocy państwa my sobie nie, możemy z tym nie poradzić. To nie jest takie łatwe, bo to jeżeli wprowadzisz strategię, nawet choćby strategię nauczania, edukacji, no to ktoś ci to musi w tym ministerstwie to przyklepać. I bez tego to nic nie zrobimy. Dlatego musimy walczyć w sieci też. Tak jak walczysz w lesie, jak rolnicy walczą w polu, o wiesz, lepsze życie, tak samo tutaj trzeba pokazywać to wszystko w sieci. Innej drogi nie ma. Będziemy walczyć z systemem. Tak jest. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Naszym dzisiejszym gościem Kamil Kulejewski z Zostoi Sudeckiej. Dziękuję i dasz bur. Dasz bur.